W minioną środę w rejonie byłego przejścia granicznego Chałupki Bochumin doszło do zatrzymania 5 osób. Straż Graniczna prowadzi działania związane z kontrolą sanitarną. 7 kwietnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w rejonie byłego przejścia granicznego w Chałupkach w ramach tych czynności związanych z kontrolą sanitarną wytypowali do kontroli samochód ciężarowy. Była to ciężarówka bułgarska. W ramach czynności ujawnili w naczepie 5 cudzoziemców. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, gdzie podjęto wobec nich dalsze czynności wyjaśniające. W toku tych czynności funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej potwierdzili, że są to obywatele Afganistanu. Okazało się, że obcokrajowcy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Rumunii. Obecnie trwają czynności służbowe zmierzające do umieszczenia Afgańczyków w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a następnie przekazania ich do Rumunii w ramach tzw. procedury dublińskiej.